Będziesz bity, będziesz kwiczał, będziesz coś tam pod trenerem. Bo ze mną będzie zwykły dzień, taki jak mam ustawiony. Nie będę kombinował, wynajmował jakichś dziwnych osób, dziwnych miejsc, dziwnych limuzyn i zgrywał dziwnych celebrytów. Ja jestem zwykłym chłopakiem i lubię mi na kwasę. To bym była gibka i szybka. Ale fajnie, no. A dobra, styka. Co się ponapierdalać? Jesteś na to gotowy? Szczur? Gruby? Mały? Śmierdzący? Mam nadzieję. Będziesz moja, suko. Będziesz płakać, będziesz kwiczeć, tak jak ta twoja trenerka tam krzyczy do kamery, tak ty będziesz krzyczeć. A twoja trenerka będzie tam pod klatką. Wa, safe.pl. Po treningu są mega fajne aminokwasy w szocie Fitness Authority. fasklep.pl. Na hasło bomba 20 macie 20% zniżki. I po treningu nie trzeba nic łykać, żadnych tabletek, proszków, sroszków. Odkręcasz sobie szota, cyk, i po robocie. Zapomniałem żarcia, zapomniałem pudełek wziąć, ale Fitness Authority ma jeszcze takie proteinowe żele, które smakują jak słodycze. Ale są z białkiem i bardzo dobre. I mam zamiar teraz... Pycha. I też są na stronie fasklep.pl i na nie też macie 20% zniżki. Ale dobra. Siemano! Nie wiem, oglądaliście ten dzień celebryta Amadiego? Weź, Paweł, błagam cię. Paweł, proszę cię, tego ja się bierze, nie da oglądać, nie? Z 12 minut obejrzałem. Coś takiego? Nie no, jest gwiazdą międzygalaktyczną. Piękny, otarza się pięknymi, elokwentnymi, inteligentnymi kobietami, które mają coś w głowie. Bardzo. Nie to, co ja. Nie to, co ja. Ja miałem dziewczyny sukcesu. Widziałem, tam miały wiele osiągnięć. Jedna była chyba Miss Wejherowa. Wejherowa to jest stan umysłu. Paweł. Blachy GWE, ale ja tam widziałem, ta limuzyna chyba miała blachy GWE. Za co on jeździ? Ja słyszałem, że on tam wynajmuje helikopter, czy prywatny odrzutowiec. Po walce wynajmuje to. Skopię ci dupę, potem wbiję się do twojego prywatnego odrzutowca, przejmę twoją imprezę i zapewnimy się twoim kosztem, mordo. On musi pierw dostać forsę z Heilig, żeby za coś zapłacić. Bo jak na razie to tam minus na mieście wisi. Mój ty bogaczy. Pamiętaj, że ja wiem dużo. Ja jestem z KGB. Chudzian to lubi tylko łapać i rzucać. Ciekawe, czy to samo za Maduszem trenuje. Mhm. Łapanie i rzucanie. No, sobie nawzajem. Ciekawe, który rzuca, który łapie. Panowie, który z was rzuca, który łapie? If you know what I mean. A to trzeba dać angielski, wiesz? Nie, on skandynawistykę studiował i tam słyszałem ostatnio na tym filmiku, umiał powiedzieć dziękuję i dzień dobry po skandynawsku. Ty, puta, tu eres mi puta i puedes nadie. Yo soy Pablo, tu eres puta i quieres chupa me platano. Nie mam zamiaru sobie psuć dnia, żeby komuś coś tam starać się wywyższyć. Przecież my nie gramy w te same gry, ja wiem, że my nie mamy podejścia konkurencyjnego jakiegokolwiek. Jedyne, co on ma ode mnie więcej, to obserwujących na Instagramie. Tyle. Golas bez forsy, wiszący się na mieście, wypowiadający się na temat, że ja mam leasing. Ja nie mam żadnego leasingu. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Gościu wiszący forsę wszędzie. Hazardzista. Udający kogoś, kim nie jest, wypowiada się na temat prawdziwości i finansów. Mój drogi, obudź się, bo ja cię obudzę. W ogóle powiem ci tak, Carlito. Lubiłem cię, ale straciłem do ciebie szacunek, wyskakując pod kołdry od Ferrariego.
Naprawdę. Wyobraź sobie, że Mini Mike by się na takie coś zgodził, albo Big Jack. Nie. Trzeba się szanować, moi drogi. A ty straciłeś właśnie cały swój szacunek. Przykra sprawa. Kibicowałem ci, jak biłeś się z Big Jackiem. Okazało się, że ty jesteś durniem, a Big Jack charakternym małolatem. Świeży do mnie gość na golasa po treningu. Jedziemy się wykąpać po treningu, teraz wyjść z pieskami na spacer, jak normalny człowiek. Pieski czekają, plaża czeka, ładna pogoda. Trzeba żyć. Już tak naprawdę wyjeżdżam, jadę tylko psy wyprowadzę i ruszam, bo jeszcze byłem w sklepie, jakieś ciuchy na klik kupić. Jestem wolny, to dawaj znaka, to się przetniemy, widzimy i łapiemy. Kontakt, rozak. No to jesteśmy na łączach, będę się odzywał. Do zobaczonka, siema. Bardzo zajebisty chłopak, Reto, Kizo tak samo. A nie, takie jakieś fanaberie robienie z siebie celebrytów, stary. Reto jest taką turbogwiazdą, a kurde, nigdy nie nazwał się celebrytą. A ty jesteś między gwiazdą i celebrytą. Chuj wie, czym ty jesteś w ogóle, kurwa, kosmitą. Więc, mój drogi, po pierwsze, trochę higieny. Po drugie, trochę skromności, przynajmniej momentami, nawet ja ją mam. Spotkaliśmy przypadkiem rekordzistę Guinnessa. Ten człowiek przepłynął na kajcie Morze Czerwone. Bałtyk przepłynął na kajcie w dwa dni. Rekordzista Guinnessa. Zapierdala na skuterku. Chłopak z Brzeźna, Janek Lisewski. No, serio, kurwa, gościu przepłynął Morze Czerwone, tak, to w Egipcie, na kajcie. Bałtyk przepłynął na kajcie 2-3 dni non-stop w wodzie, na kajcie, dzień, noc, w wodzie. To mieć chory łeb, nie, żeby wejść. Stary, ja wieczorem jak wskakuję do morza, nie, to już czuję, jak mnie potwory z głębin wciągają, nie? A wyobraź sobie płynąć na kajcie 2 dni przez Bałtyk i siedzieć w wodzie, stary. Aaa, to jest psycha, to trzeba mieć psychę dopiero, nie? To jest psycha ze stali, nie? A to teraz właśnie podjeżdżamy do mnie, do domku. Nie jakiś wymyślny hotel czy coś. Po prostu zwykły chłopak z small town boy, jak Żabson. Ale tu z Brzeźna, jak widać, fajni ludzie się wywodzą. Ja, Janek Lisewski, rekordzista Guinnessa, i to nie w jakim, kurwa, wpierdalaniu widelców, tylko sorry, no nikt nie przepłynął na kajcie Morza Bałtyckiego, ani paru innych mórz. Gość ogólnie chce zrobić koronę mórz. Czyli tak jak jest korona górskich szczytów, tak jak sobie zdobywają te 8 szczytów, tę koronę świata, to on chce przepłynąć na kajcie jakieś tam główne morza na świecie. Więc naprawdę ambitny bydlak, psycha ze stali, takich ludzi lubimy. Takich ludzi lubimy i ogólnie to mój sąsiad. A drugim moim sąsiadem jest Dariusz Michalczewski na przykład. I bardzo serdecznie pozdrawiam. Od dziecka mu kibicowałem, teraz on kibicuje mi i jest fajnie. Tak, schodzimy, czekają pieski. Dobra. Widzicie? Wszyscy się cieszą, jak ja przychodzę. Wszędzie tak jest. Gdziekolwiek nie wejdę. All eyes on me. Dobra, trzeba się wykąpać. Prysznica wam nie pokaże. Chociaż może komuś. Kamerzyście. I po siłowni. Szafkę z badasa. Powiem wam tak. Biała czekolada i żurawina. To jest smak białka, który powinien być. Flex. Co by się flexować? A tu pak. Co by być napakowane? Niby całe, nie? I teraz tu wsuwa wszystko. Trzeba to wszystko przełknąć. Tak jak Amadi będzie musiał przełknąć swoją porażkę. Dziękuję się dla ciebie, Amadi. Będę ślicznie dla ciebie wyglądała. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Nie będziesz uciekać w oktagonie, tylko będziesz chciała do mnie przyjść. Mua.
ogóle pieski się cieszą, że idą na plażę. Tak wygląda mój normalny dzień. Nie ma limuzyn, nie ma pięknych mis świata jak u Amadeusza, nie ma wielkich pieniędzy, ale za to są ładne widoki. Tutaj bar, w którym na co dzień siedzę i pływam motorówką, skuterami, właśnie się składa. Koniec sezonu, trzeba czekać do kwietnia, maja przyszłego roku. Winter is coming, Kamadi. Zima nadchodzi, twój czas się skończył. Tak jak mój diablo pogonił mewę, tak ja pogonię cię w oktagonie. No ja trenuję w sumie już od dawna, od dziecka. Ja się wychowałem w takim okolicach, gdzie jak się nie biłeś, to byłeś bity. Trenujemy z kolegami tak w sumie od dziecka. Nie po to, żeby być gangsterami jak Amadeusz, tylko po to, żeby właśnie być w stanie się obronić przed takimi ludźmi jak Amadeusz. Przyjeżdżają potem całymi bandami na filmie i próbują człowieka zastraszyć biednego, nie? A ja nie lubię takich akcji, bo jak byłem mały, to moi rodzice zostali napadnięci przez takich ludzi i mój tata ich musiał zbić. No, bo mam taką traumę z dzieciństwa i nie lubię takiego czegoś. Dlatego robienie ze mnie jakiegoś bandyty to takie dziwne rzeczy z trochę. To ty, mój drogi, przyjeżdżałeś w 10 pod studio, potem pod Polsat. To ty straszny byłeś. Nie wiem. Wychodzę z pieskami na spacer na plażę. Właśnie gdzieś mi zginął drugi piesek. Nie tam jest. Diablo! Chodź to! Aj, ale się zmontuje. Jak myślicie, mój piesek jest w lepszej formie, czy Amadi? No pod tymi blokami się wychowałem. Polonezy na pustakach i takie tam. No w sumie przeprowadziłem się tu jak miałem 12 lat, bo urodziłem się w Olsztynie. 11 lat miałem tutaj, jak się wprowadziliśmy. Na początku biegałem tylko z bratem, a potem już z całą ekipą, no. I tak to trochę zostało. Ale fajnie tu jest pod tymi blokami. Cisza, spokój już teraz. Diablo! Venaki! Ahora! Rapido! Diablo się wychowywał ze mną w Hiszpanii w ogóle. Jak wyjechałem do Hiszpanii, mieszkałem w Marbella, to kupiłem sobie go. Gościu rozumie po hiszpańsku. No, po polsku, po hiszpańsku, po angielsku trochę też. Ogólnie myślę, że jest dużo inteligentniejszy i ma dużo większy zasób słów niż Amadeusz, nie? Zwłaszcza w obcych językach. A tutaj po prawej, tam jest mój dom, kamienica moja, stara, w której się wychowywałem. Teraz już jest ładnie odnowiona przeze mnie, ale kiedyś tak ładnie nie wyglądała. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Ja bym zwalczył, wysłał nowy numer, mój nowy idol, nowy numer idola. Upaść, nigdy więcej już nie mogę upaść, na pewno. Moja dziewczyna te widzę. Mam z nią zdjęcia. Koleżanki pracy z dyplomem, bo swojego nie odebrałem, idę właśnie teraz. Pani z tego świata. Ja wiadomo, że jestem. Jak zwykle. Ale po tym dyplomie. Kiedy pan zadzwonił? 2 lata temu? Nie. Rok też. Zeszły rok. Zeszły rok. Myśli pan, że my tu trzymamy przez rok pana dyplom, kiedy pan skończy? A kiedy będzie? Nie, proszę pana, bo on był zamówiony i on przyszedł i on tu leżał. I wrócił. A my nie wiemy, kiedy pan do nas ponownie wrócił. Więc ja nie wiem, archiwum zostanie też. No nie ma tak, że pan przychodzi i my z szuflad wyciągamy panu dyplom po 5 latach. No. A my tu trzymamy pana dyplom i oddajemy, a pan wpada, kiedy już mamy, tak? No. Fajnie. No, no fajnie. Trudno zapomnieć. Tak jeszcze życie. Nie było tak źle. No nie, no co, nie było tak źle. To powiem, panie, mają już mój numer, panie do mnie zadzwonią, ja chętnie od pani odbiorę jak zawsze. A później, moi drodzy, jak już panie do mnie zadzwonią, to pokażę wam, jakie miałem wyniki. Bo jest się czym chwalić, moi drodzy, jest się czym chwalić. Lepiej niż karłem w łóżku.
Cyk, dawajcie, pokażę wam, gdzie miałem wykłady. Los mi sprzyja, bo zuje adrenalina. Fajnie to było. Cyk, przeważnie z przodu siedziałem. Właśnie miałem pytać, gdzie siedziałeś. Byłem kujonem, naprawdę. Na pierwszym roku miałem średnią, nie wiem, 4,5. Straszny kujon. Ale bardzo fajnie wspominam czas Uniwersytetu Gdańskiego. Fajnie to było, nie? 5 lat ciągiem. Tak to jest, jak coś zaczynam, muszę to skończyć. Dlatego ciebie też skończę, mój drogi. Za tym stołem siedzi skład sędziowski, przewodniczący i sędziowie poboczni. I tutaj mamy modlitewnik, z którego świadkowie mówią, co widzieli, tudzież wyjaśniają, a oskarżeni wyjaśniają, albo nie wyjaśniają. A tam siedzi sobie oskarżony z adwokatem. Wydział kryminalistyki. No, jak psy węszą, hał. No, tak jak ja kończyłem studia, to i nowy wydział się robił. I tu jest właśnie jakaś kryminalistyka dla wąchaczy, niuchaczy, co szukają dowodów. Takie trochę CSI. A tu jest ta, co chciałem pokazać. Nie? Tu też od groma czasu spędziłem audytorium C. O, i tutaj miałem, serdecznie pozdrawiam doktora Petasza, Paweł Petasz, świetny doktor prawa karnego, rewelacyjny, tak jak ten człowiek prowadził wykłady, stary, taka, jakbyś oglądał jakiś film, naprawdę, mega, mega dobrze się to oglądało, przychodziłeś, wychodziłeś z pełną głową wiedzy, a nie zmęczony, znudzony. Patrz, przyjechaliśmy tu po, 4 lata mnie to nie było, więc widziałeś, jaki wielki ten gmach jest. Widzisz, cię oprowadziłem i jak po każdych piętrach, patrz, powiedziałem piętro niżej, jest dział kryminalistyki, to jest piętro niżej, nowy dział kryminalistyki, nie? Ktoś mi powie, że ja tu nie spędziłem wielu lat. No, to powstało, jak ja już kończyłem to studia. Zakład kryminologii i prawa dowodowego. O, tutaj pieski niuchają, uczą się niuchać. A więc, moi drodzy, jak chcecie zobaczyć moją pracę magisterską na temat wolności słowa i jej granic, a również moje osiągnięcia przez 5 lat na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Gdańskim, to zapraszam na mój YouTube, Bomba Scarface. Tam dodam ten materiał, po tym jak go odbiorę, myślę, że w przeciągu tygodnia, z dziekanatu Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Się latało po mieście, co? A nie, to było. Miałem w ogóle zostawać na doktorat, tak by the way. I tylko że po tym, w roku, w którym kończyłem studia, nie było naboru na doktorat. I dlatego nie zrobiłem doktoratu, tak to bym był doktorem, moi drodzy. W sumie nie wiem, czy nie. Nie zrobię tego jeszcze. W sumie byłoby ciekawie wrócić znowu. A pamiętam, bo jak ja zaczynałem te studia, to ważyłem 110 kg, byłem taki duży, mocno nasterydowany. Na tych schodach szedłem, po tych schodach wchodziłem. I minęła mnie grupa dziewczyn, podobnych do tamtych, co tam siedzą, kujonki takie. I jak mnie zobaczyły, mówią, ty, a co to, wycieczka z poprawczaka? Ja się odwróciłem, mówię, te, gówniary, pokażcie te indeksy, zobaczymy, kto ma lepsze oceny. No i wyszło, że ja miałem lepsze. No, ku was tutaj tak mnie minęły, a co to, wycieczka z poprawczaka? Nie pozdrawiam was. I jedziemy dalej pokazywać prawdziwe oblicze tego chorego człowieka. Ile mieszkałeś w Marbella i co tam robiłeś? Mieszkałem tam w sumie tak na stałe 2 lata jakoś niecałe. Wyjeżdżałem już tam wcześniej, moi koledzy tam mieszkali. A ja wyjechałem, jak rozstałem się z dziewczyną, wiesz? Rozstałem się z dziewczyną, miałem zakaz prowadzenia w Polsce, a miałem angielskie prawo jazdy, więc tam mogłem żyć normalnie. A tutaj była jakoś jesień. Szarostanie, jesień, nie możesz jeździć samochodem, szaro, buro wszędzie. Mówię, pierdolę, to jadę w Bieszczady, nie? Zamiast Bieszczady to Marbella, nie? No i tak zostałem tam prawie, aż mi się zakaz skończył jakoś. Wróciłem z jakieś, no nie wiem, z 2-3 tygodnie przed tym, jak mi się kończył zakaz prowadzenia do Polski. No i tyle, nie? No i zostałem już z powrotem w Polsce. Bo ja lubię jeździć tam, jednak ja jestem taki, że lubię sobie mieszkać w swoim mieszkaniu, w swoim domu, tu gdzie mam bliskich wszystkich,
A takie życie na wygnaniu to takie niekoniecznie dla mnie. A trochę czułem się jak na wygnaniu. Co miesiąc i tak wracałem, ale jednak byłem tam trochę z przymusu, no bo lepiej mi się tam żyło. A teraz lepiej żyje mi się tutaj, jak mogę jeździć normalnie. Więc siedzę sobie tutaj, a 3 dni po walce mam samolot. Zwykły, nie prywatny, że to wiecie, nie helikopter. Właśnie do Marbella lecę i Marbella i nie wiadomo kiedy wrócę. Ostatnio jak tak poleciałem właśnie, to wróciłem po 2 latach. Zobaczymy te... Ale chociaż nie, no walk mam teraz od groma, tu się szykuję. Ale chociaż może będę trenował tam, bo tam by the way trenowałem z Tysonem Fury'em w MTK Marbella, więc jakby przygotowywał się do walki swojej powrotu, to chyba było przed pierwszym Wilderem, to przyjechał właśnie na obóz do Marbella. Tam była sekcja McDonough i ja tam też trenowałem w tym klubie i byłem akurat jakby w swoim okresie przygotowawczym. Mam nawet fajne filmiki nagrane z treningu, też wrzucę do siebie na YouTube jakoś niedługo, bo ostatnio je wykopałem z telefonu. No, bo tam ostatnio właśnie pamiętam, wiem czemu je wykopałem, bo ten Kaluski, ochroniarz oszusta Sindera, w jakimś wywiadzie gada, że ja to jestem taki, że nieważne kto to by był, to bym się z nim bił, to nawet Tyson Fury czy coś. No stary, no czemu ja bym się z nim nie bić? No przegrałbym z nim na pewno, bo stary, z taką wieżą nie da się wygrać, ale tak, stanąłbym z nim do walki i co więcej, znam się z nim osobiście, a trenowaliśmy razem nawet, więc spadaj na drzewo. I to też wstawię właśnie na YouTube, co by nie było, że kłamie jak z tym prawem. Nie, bo ja nie mam w zwyczaju kłamać, jak coś to nie mówię, nic, siedzę cicho, ale jak mówię, to prawda. Jesteśmy w domowym zaciszu, widzę konsol dużo, to mam pytanie, w jakie gierki najczęściej grasz? Kurde. Konsole mam wszystkie, a w ogóle nie gram żadne. No, wstyd się przyznać, bo pokupowałem Nintendo Switcha, kupiłem, bo Żabson miał na wyjeździe, gdzie byliśmy, mi się spodobał, mówię, muszę mieć, to kupiłem. Playa 5 kolega kupił w Dubaju, nie grał, pożyczył mi, ja też nie grałem. Ale leżała u mnie i chciał ją zabrać. I ja mówię, no to zamiast zabrać ją, to weź pieniądze. I on wziął pieniądze i tak leży dalej. Nie wiem, mówię, głupie jakieś ruchy, no. Ale Zuzia grała trochę, Zuzia grała w PlayStation, to więc dziecko miało zabawę i mój syn jak przyjeżdża, też sobie gra na PlayStation. Chociaż teraz też mniej. Bo gra na komputerze. No. No, ale jak grałem, to najbardziej lubię Boga Wojny, God of War, nie? Tylko jak mam być szczery, to od 4 już trochę mi się zabawa zepsuła, jak przestały być gry, wiesz, na podzielony ekran we 2, siedząc obok siebie i głównie tylko online. Jak mam grać z kimś, kogo nie znam, to tak jakoś mi się nie chce, wolałem sobie zawsze usiąść z kolegami. Pamiętam kiedyś w FIFA, ja pierdzielę, graliśmy na pieniądze, to kluczyki do puli koledzy rzucali od auta. No, już kolega nie miał pieniędzy, mi to samochód. Jest jakiś tam za 15 koło czy 20, no ale kurde, no, przegrać takie auto w pojedynku w FIFA. Nie, no, śmiesznie było. To w FIFA żeśmy grali, o Jezus, straszliwe. No, wtedy FIFA, God of War, Soul Calibur, Tekken. No, kurde. Raz z kolegą graliśmy w, nie wiem, w Soul Calibura czy w Tekkena. Tyle godzin przegrywał, nie mógł ze mną wygrać w sumie ani razu. I taki siedział spięty. Nie wiem, graliśmy z 8 godzin bez przerwy, dosłownie. Na imprezie oczywiście, nie? W nocy. I tak mu spięło barki potem, że z tydzień czasu tak chodzi z barkami u góry. No tak trzymał tego pana. Nie, ogólnie. No, ale to było jeszcze na PlayStation 3, więc dawno tam.
Jestem z tego świata, ale ja latam. Kurde, to są celebryci. Żabson, Wieniawa, Kizo, Reto. A nie jakiś debil, kurde, co dostał parę razy w pierdol przed kamerą. No absurd, nie? Wiesz, zgrywać sobie kogoś, kim się nie jest. I to gościu taki gada w łóżku, leżąc z jakimiś podfruwajkami, kurde. Miały dziewczyny dostać fame, dostały hejt. Pisały do mnie inne dziewczyny w ogóle, do których pisał. Jak się okazało, nasz polski Conor McGregor nie zapłacił dziewczynom, tylko obiecywał fejmu, a zamiast fejmu wyszedł hejt. Ale powiem wam, McGregor jest podobny, bo byliśmy razem na imprezie. Mieliśmy wszystko za darmo. I frajer nawet nie zostawił dziewczynom, które obsługiwały nas do 6 rano na piwku. No ale dzięki temu dwie dziewczyny wróciły ze mną, a z nim żadna. To było w tym samym klubie, w którym twój kolega dostał w dziurę. Bo ja tańczyć chcę, może nauczysz mnie jak tańczyć się. No teraz przyjechaliśmy sobie na drugi trening. Rano parter, wieczorem boksik. Tak, żeby poruszać się ładnie z gracją, a nie tylko skakać jak zrywna małpa po tym oktagonie. Wprowadźmy trochę finezji do tego oktagonu i ładnego poruszania się na nogach. Pokazywaliśmy, znajdował się mój pierwszy klub kickbokserski, to był budynek Stoczniowca Gdańsk. I tam zaczynałem trenować kickboxing. Ja, Kałużny, Biernacki i boks zaczynał tutaj też trenować Dariusz Michalczewski. O, a tutaj jest ten pomnik, co ci mówiłem, zobacz. Upamiętniający pożar po koncercie Jean-Michela Jarre'a. Tutaj na stoczni był pożar w trakcie koncertu i bardzo dużo osób zginęło i ten pomnik upamiętnia to właśnie. Że życie choć piękne, tak kruche jest, przekona się ten, kto otarł się o śmierć. W ogóle fajne, bo teraz tak jak kiedyś ja ze dzieciaka oglądałem walki Darka Michalczewskiego, tak teraz on kibicuje mi, tak to się zmienia. Zaczynaliśmy w tych samych klubach trenować, Beka też w tym Stoczniowcu zaczynał. Tak, pamiętam, oglądałem go tam na plakatach, jak byłem dzieciakiem. Kiedyś go gdzieś spotkałem tam przy plaży. Był gdzieś, to nie miałem przy sobie aparatu, bo to były takie czasy. Poprosiłem, żeby poczekał, pobiegłem do domu, wziąłem aparat Polaroida i do dziś mam to zdjęcie zrobione Polaroidem ku Macie. On taki wtedy wielki mistrz świata, prawdziwy, zaczekał 20 czy 15 minut na dzieciaka, który chce sobie z nim zrobić zdjęcie. A teraz jesteśmy sąsiadami i kolegami. Beka. A teraz wbijamy do Reha Control na moje prawie codzienne masaże. Co by mnie porozluźniać po dwóch treningach dziennie. Jaka, Mati, zgodzisz się na te łokcie, czy będziesz dalej udawał kozaka, a tak naprawdę w środku będziesz małą, zastraszoną dziewczynką. I tym dziewczynką, nawet nie chłopcem. Chłopiec by się zgodził na łokcie. Zobacz, ty chciałeś się z Zusie spotykać w głąbie, jak ona się bije na łokcie, na głowę, na wszystko. I myślę, że ona z takim petem jak ty, który nie ma w ogóle jaj, byłaby... Serio? Dawaj te łokcie, sokry, kiki. Nie wiem, cipką. Pokaż jaja. Wyjmij je z kieszeni, czy z pudełka, w którym je wsadziłeś. Nie ma za dużo co oglądać. Mieszkanie jest małe. Ja mam dużo serca. Wystarczy. Tu my tu lecimy, pokój. Cyk, łazienka. Cyk, wchodzimy. Tu sobie... Przeważnie cały dzień siedzę i obmyślam plan przejęcia władzy nad światem razem z Pinkiem Mózgiem. Popatrzcie na ładny widok. Nowy stadion.
moje morze. Moje, tylko moje. Dobra, i trochę kiza, bo jest Posejdonem. Ale ktoś mi już tak naprawdę wkurwił, to przychodzę i podlewam moje roślinki. Psikaczem. Takie to jest odstresowujące. I wtedy ułaskawiam kogoś przeważnie i daję mu żyć. Ale mój drogi, ciebie to nie czeka. W Gliwicy, w Gliwicach nie będzie moich kwiatków. Więc ty nie zostaniesz ułaskawiony. Cyk, cyk. Myślisz, że w narożniku Ferrariego będzie Zusję? Nie wiem, nie interesuje mnie to w zasadzie. Niech będzie, zrobimy większy show. Nie można mieć jej za złe, że poszła do takiego kogoś jak on. No widzieliście jego dzień, to jest celebryta, międzygalaktyczna gwiazda. Mało która dziewczyna by się nie skusiła na takiego amanta. Więc naprawdę, jest to dla mnie zrozumiałe, że zaimponował jej swoją prawdziwością, szczerością, ambicjami i ogólnie intelektem. Ale miejmy nadzieję, że będzie. Ludzie lubią cyrki. A ona dobrze występuje w cyrku. Byłoby to mocne. Nie, Simbino? No. Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień? No, w okresie przygotowawczym trenuję. Dwa razy dziennie, tak jak pokazaliśmy dzisiaj, to jest mój normalny dzień. Bez limuzyn i pięknych kobiet. W weekend coś człowiek się pobawi, ale w tygodniu swoje trzeba zrobić, jak to mówi Mariusz. No i tyle, nie? Nie ma czasu na dodatkowe zajęcia. Jak robisz 2-3 treningi dziennie i w międzyczasie masz jeszcze rehabilitację, masaże czy coś takiego. Nie ma nic, czasu na nic więcej. Jest pić, jeść, spać i trenować. Taki to jest mój normalny dzień. A jak nie mam walki, to mam jeszcze parę przedsięwzięć, którymi się zajmuję, które niedługo wam pokażę. Nie tak wszystko od razu. Już pokazałem się i tak z prawdziwej strony. Więc można na resztę troszkę poczekać. I jeszcze z kimś ciekawym będę się bił. Na pewno. A tak to... Tak to u mnie wygląda. Plaża. Trening, pieski. Tyle.